Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie. No nie no, chłopaki, nie bijcie mnie od razu na dzień dobry. Dlaczego wy to robicie? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jest ze mną dzisiaj Devik i Neon, którzy mnie biją. Kurde, dobra. Youngman, dokładnie, Youngman. No nie no, proszę mnie nie bić. Słuchajcie. Dzisiaj robimy. Dzisiaj was nie poproszę o lajki. Zostawcie lajki po prostu. Zostawcie lajki, bądźcie niesamowici. Zabijesz mnie zaraz, no weź na. Chłopaki! Chłopaki, przeszliście obok tego i tego nie zauważyliście. Co to jest? Znowu głowa Herobrine'a na serwerze. Ja to wysadzam. Kurczę, proszę. Czemu to jest strzałka? Czemu to jest jakaś strzałka, kurde? Nie wiem, weź to TNT. Nie wiem dlaczego, ale może trzeba iść za tą strzałką. Jest taka możliwość, żeby iść za to. Nie no proszę, nie stawiać TNT, proszę. Rozwalicie księżyc. Bez księżyca będziemy mieli ciemno w nocy. Więc proszę tak nie robić. No nie, zobaczyłem do tej skrzynki, co tam jest. Najgorszy, jesteście najgorsi na świecie. Dobra, słuchajcie. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Filmy codziennie o godzinie 19:19. I jeżeli chcecie, żebyśmy walili Neona z serwera, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo on ciągle mnie bije. Dobra, idźmy za tą strzałką, może do czegoś to nas doprowadzi. Dobra, idzie. O, tu jest druga strzałka, patrzcie. Do góry. Czyli teraz tamtą stronę. To w stronę słońca teraz idziemy. W stronę słońca. Jesteśmy rozpędzeni prosto w stronę słońca. Bez końca. Dobra, słuchajcie, szukajcie nas. O, jest kolejna strzałka, dobra, jest kolejna strzałka. To prowadzi do więzienia, w którym był uwięziony. Może tak, kolejna strzałka. Tam jest kolejna. Ej, faktycznie to tam prowadzi. Nie, w lewo! To odbiło teraz. Czyli w inną stronę, dobra, lecimy teraz tu. Ej, nie widzę następnej strzałki. O, jest tutaj kolejna, dobra, jest kolejna. Ty, jeszcze raz. Ty masz zenchantowaną zbroję, czy mi się wydaje? Tak. Ale oszukiwista. No, ale ja to na kolejna. Co to? Nie, co to jest, nie, to nie może być prawda. To nie jest. Portal do Netheru. No ale patrz jaki duży, nie przypomina ci on czegoś? Nie, co to? Ej no, była. Jo, pierniczy, jaki krater. Co jest? Co to jest, chłopaki? Nie wiem, nie wchodź tam stary, może lepiej. Ła, no przy. Nie wrzucę, nie, no do lawy go wrzuć. Dobra, wrzucamy Neona do lawy. Kopci się. Dobrego. Dobrze. Dawego. Pal go. Pali mu się gira, czekaj. O nie, bo mi zaraz. Dlaczego? To on nie daje za wygraną, hop, chce dostać ewidentnie w pysk. Dobra, Vigo. Nie wiem, ale chłopaki, my jesteśmy. Dobra, ja uciekam przed wami do portalu, mam was gdzieś. Nie no, nie uciekaj tam, stary, lepiej tam nie wchodź, stary. Ja bym na swój. Dobra, no wchodzi tam, patrz, szalony no, typo. Ej, no chcę wejść do portalu. Nie wchodzi. Nie wchodź tam, chłopaki, zastanówmy się. Nie, TNT! Nie, TNT, jeszcze się ktoś zdenerwuje na nas. Ej, on tam serio poszedł! I wszedł faktycznie! I co tam jest? Co to jest? Gdzie on jest? Co ty zrobiłeś? Neon, wracaj. Nie ma go. Dobra. Coś, zabrałeś lawę. No, miałem wiaderko. Ej, chłopaki! No! Ale kurczę, co?! Czekaj się. Co jest? Gdzie ty jesteś? Halo, Neon, gdzie ty jesteś? Chłopaki! Halo! No, nie wiem właśnie, gdzie jestem. Opisz miejsce, no Dave! To jest takie, kurczę no... No co? Nie wiem, nic tu nie ma. No to wróć portalem z powrotem. Herobrine'owe, no a chcę, ale to mnie nie wraca. Jak to cię nie wraca? No bo jestem w jakimś dziwnym miejscu. Czekaj. Dobra. Ale weź wróć już, co ty robisz? No chodź dobra, tu stary. Ej, chłopaki, jestem gdzieś, ale jest. Wracaj, no. Dobra, no chodź. Wracaj. Ła, wpadłem do lawy wpadłem. Dobra, ja cię uratuję. Dzięki, nie potrzebuję, już wyszedłem. No, Neon, gdzie ty jesteś? Wracaj tu, wracaj do nas. Właśnie w waszą stronę chyba, ale nie jestem pewien. Ale gdzie... Jak biegniesz? Przecież do portalu wlazłeś. No, ale popatrz, gdzie jestem. Patrz w oddali za siebie. Co ty tam robisz? Nie wiem. Tak się tam wyrzuciło, tak? Tak. Dobrze, chłopaki, porządnie zastanówmy się, co to tutaj robi, bo moim zdaniem to Herobrine z powrotem wrócił. Ja się go nie boję, bo my już go pokonaliśmy. Najgorszy jesteś. Wow, TNT wysadza! Co jest, wariat? Jaka dziura w ogóle, ty. Ej, to jest... Nie, chłopaki, ja bym się Herobrine'em nie przejmował. Wam też kiedyś wmawiali, że księżyc jest jednym wielkim kawałkiem sera? Nie. Nie? Dave, mogę ci coś dać? No. Ser ci rzuca.
Paj, jak o, sera dostałeś. Pa, on zabiera to z powrotem. Kto daje i odbiera, to się w piekle sponiewiera. O kurczę. Dobrze, chłopaki. Głosujmy, głosujmy, co robimy z tym portalem. To jest, moim zdaniem to jest portal od Herobrine'a. Chodźcie, no nie wiem, czy możemy ja tak go zniszczyć, niszczę. Nie niszcz. Au, dobra, nie niszczę, spokojnie. O, mogę TNT? Nie, zostaw. Ty jesteś samobójca, ej, który chce się wysadzać tylko. Dobra, chłopaki, mi się wydaje, że to jest... Zaraz rozwalicie cały księżyc i nie będzie nam nic świecić. Nie no, jesteście pomaleni. Chodźcie do bazy, chłopaki. O, chodźcie. Tam na początku była głowa Herobrine'a, więc moim skromnym zdaniem, jest to po prostu Herobrine, który z powrotem wrócił, tym razem nawiedzać nas na księżycu. Wywaliliśmy go z Palionowa, zniszczyliśmy tamten portal, w sensie się sam zniszczył. Czy go zniszczyliśmy, już nie pamiętam. Zniszczyliśmy go. Tak, no to zniszczyliśmy. No i go pokonaliśmy w ten sposób. No... Ja bym się tutaj jakoś zabezpieczył, słuchajcie. Ja bym wzmocnił nasz bunkier, co wy na to? Dobra, to wzmocnimy nasz bunkier, jest bardzo fajna od środka, możemy tam z miłą chęcią pójść. Bo tu jest głowa Herobrine'a, czekajcie, ja ją zabiorę. Damy sobie, zrobimy sobie ścianę poszukiwanych osób. I tam będzie. Znalazłem! Co znalazłeś? Bo ulepszamy bunkier. Czekaj, bo Neon coś znalazł. Co znalazłeś? Książkę? Znalazłem to! No! Nienawidzę was. Nie, dobra. Chłopaki, ja robię osobny bunkier, ja nie będę z wami w tym bunkrze przebywał. Dobra, mam klatkę na Herobrine'a, słuchajcie, od dzisiaj będzie w tym słupie tutaj, zamykam się tu. To jest dla mnie klatka, tu jestem bezpieczny, tu wiem, że mi Herobrine nie grozi. Dobra. O kurczę, też tam chcę. Nie, Dave, przestań. Dave, no nie, zostaw to, przestań. A patrz, jaki mam fajny trawnik, ładnie wykoszony. Tak, widzę właśnie, ja to już naprawiam co odcinek, bo wy to za każdy raz robicie. Dobra. Robię ścianę poszukiwanych osób na Palionowie. Co robimy tak na poważnie z tym Herobrine'em, bo to jest według mnie dosyć takie powalone zagrożenie. Co jest tak grane? Chłopaki! Co? Otworzyłem skrzynkę, a tu jest 64 głowy Herobrine'a. Jak to? On to nam tu włożył też. Co jest? Co jest? Co? Ja tu przyszedłem po drewno, żeby zabrać, żeby zrobić ten. Wiadomo, Tom, no jak to się nazywa, ścianę na poszukiwanych osób. Czekajcie, zrobię tą ścianę w tym miejscu zrobię tą ścianę. Proszę mi nie bić, co? No nie, no myślisz, że to jest zabawne, stary, Herobrine nas tu nawiedza. Ja wybuduję lepszą ścianę, daj mi to drewno. Nie interesują mnie twoje ściany. Ty robisz tylko ścianę płaczu. Zobacz, jaka fajna. Nie, proszę zostawić. Potrzebuję swoją drogą. Dobra, daję tutaj tak, biorę tabliczkę i piszę poszukiwany. Ściągnij tą głowę Herobrine'a, proszę sobie nie żartować. Nie, już wiem, co tam Neon pisze. Nie no, co ty znowu to? Chłopaki, wy mi trolujecie cały odcinek. Ale co, ty znasz totem nieśmiertelności przecież. U mnie na odcinku był Rarytasem. Poszukiwany on. Jest. Dajcie tu głowę jeszcze jedną. Czekaj, ja mam. O kurde! Poszukiwany on jest. O, no i każdy się domyśli, o co chodzi. Wiadomo, kto jest poszukiwany. Myślę, że tutaj co do tego wątpliwości... znowu zobaczyłem do tej skrzynki, dlaczego? Całkowicie odruchowo. Dobra, chłopaki, pokażę wam, co tu zrobiłem, bo jak widzicie, zrobiłem te ścieżki, tego tu wcześniej nie było, i zrobiłem schody do kopalni. Poka. O kurczę, i myślę, że na dole kopalni możemy. Tu na dole możemy zrobić bazę, która. Taki bunkier nasz znowu, bo tam. Skąd się wzięła tu ta kopalnia? No stary, to ty tu ją wykopałeś. Ej, ale ona tu jest zakopana w ogóle. Kto to tutaj tak porobił? Tak? To ja zrobiłem. Aha. O, fajnie. Żelazo mam. To ja zrobiłem tą kopalnię. Nie wiesz, skąd jest kopalnia? Wiem, ale tam skąd jest tak pobudowane. Co się głupio pytasz? Ej, tu jest diamentowa zbroja czyjaś, nie wiem czy ja, nieważne. No dobra, no słuchajcie, mamy wszystko, a właśnie, my nie omówiliśmy w ogóle tego Herobrine'a. To jest twoja, patrz, zobacz, bo ona jest podpisana. Nie no Dave, ty po prostu jesteś trolem największym. Co ty zrobiłeś? No ustawił znowu tam totem nieśmiertelności w tej skrzynce. Dobra, chłopaki, zbroja. Ej, właśnie, zęczę. No nie, ja nie mam levela, bo zginąłem. Bo mnie oczywiście ktoś zabija tutaj ciągle, bez przerwy.
Ale będę musiał uzbierać levela i ulepszymy sobie zbroję i będziemy walczyć z tym Herobrinem w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już w następnym odcinku jutro o 19:19. Zapraszam również do chłopaków. Tam zobaczymy, jak się dalej rozwikła ta sprawa z Herobrinem. Ja się specjalnie nie boję Herobrinem, dlatego to taki na luzie odcinek, ale obawiam się, że za niedługo możemy się bardzo tego pożałować, ale to zobaczymy, jak będzie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa!